Dzień dobry. Przede mną nowy numer miesięcznika strzał.pl Pro Libertate, który już od jakiegoś czasu mogą Państwo kupić, ale zanim powiem Państwu, co w nim jest, to mała anegdota. Otóż w czasie mojej niedawnej podróży studyjnej po Niemczech zdarzyło się, że przewodnikiem naszej niewielkiej dziennikarskiej grupy został bardzo skądinąd sympatyczny Christian, ale taki klasyczny berliński młody lewicowiec, który robi dużo dla przybywających do Niemiec imigrantów, ma z nimi lekcje języka, jest przerażony ekspansją AfD i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te typowe cechy, które byśmy takiemu młodemu niemieckiemu berlińskiemu lewicowcowi przypisali. No i tak się złożyło, że pewnego razu, kiedy jechaliśmy S-Bahnem, jeden z moich polskich kolegów z kolei zwrócił uwagę na wpinkę Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, którą miałem na marynarce. Zapytał, co to, no a że Christian stał obok, więc po angielsku odpowiedziałem, wyjaśniłem, że to taki Ruch Obywatelski Miłośników Broni i Christian był przerażony. Zapytał, czy to jest polski odpowiednik NRA? No, powiedziałem, że taka mniej więcej jest ambicja. I zobaczyłem, jak jego przerażenie narasta. No bo jak to? Przyjechał jakiś Polak i ma broń, strzela i mówi, że strzela dla przyjemności? No to chyba prawie, że nazista. Ale tu muszę uspokoić, że nasze relacje się od tego nie popsuły i nadal dobrze się rozumieliśmy. Christian po prostu zaakceptował to, że może trochę dziwny ten gość z Polski, że sobie lubi postrzelać. No ale trudno, być może Polacy w ogóle są dziwni. A teraz przechodzimy do tego, co w najnowszym numerze miesięcznika strzał.pl. I zacząć trzeba od tekstu, w którym redaktor naczelny Jarosław Lewandowski wyjaśnia, o co chodzi z dyrektywą o broni. To jest bardzo ważny temat, dyrektywą unijną oczywiście. Wielu z Państwa pewnie ma wątpliwości, czego ona właściwie dotyczy, o co w niej właściwie chodzi. No to ten obszerny tekst pomoże to wszystko uporządkować i wyjaśni, co dyrektywa tak naprawdę nam nakazuje, a czego nie. A dalej mamy m.in. relacje z targów MSPO w Kielcach, bardzo obszerną, ciekawą, jak zwykle bogato ilustrowaną i m.in. można tutaj zobaczyć pistolety Rex, które to pistolety Rex dostanie wkrótce w liczbie niemal 1000 sztuk polska policja. O tu m.in. na zdjęciach właśnie ten pistolet widać, one na tych targach również były. Dalej w dziale historycznym mamy historię słynnego karabinu Wetterlego, szwajcarskiego karabinu o niezwykle dobrych właściwościach i autor tekstu, Marcin Ochman, zastanawia się, dlaczego ten karabin jednak takiej furory na świecie nie zrobił, na jaką być może zasługiwał. Dalej taka ciekawostka, Smith and Wesson, a tak naprawdę Walter, Smith and Wesson przez, łamane przez Walter, M&P22, bo jest to pełnowymiarowa replika odpowiedniego modelu Smitha and Wessona, ale na naboje kalibru 0,22 LR. Dalej między innymi znany już Państwu doskonale cykla, to już siódma część, Oręż Niepodległej, tym razem broń Polski walczącej. A skoro broń Polski walczącej, no to również między innymi broń, którą posługiwali się powstańcy warszawscy, ale nie tylko. Wreszcie zawsze przeze mnie bardzo zachwalany dział Prawo i Broń, tym razem o replikach broni. Repliki broni, co to takiego? No i wreszcie taki drobiazg, który muszę Państwu też polecić, bo w dziale magazynek strzału zawsze takie ciekawostki się znajdują. O, to jest to urządzenie, które trochę wygląda jak statyw do aparatu, a tak naprawdę jest to specjalna pompka do magazynków, do której wsypuje się naboje, pompuje się, wkładając wcześniej w odpowiedni otwór, odpowiedni magazynek i ten magazynek w łatwy sposób jest napełniany.
No i polecam Państwu oczywiście również, jak zwykle na końcu, mój felieton, tym razem o Czechach i Polakach, felieton w cyklu Pro Libertate. A zatem najnowszy numer miesięcznika strzał.pl Pro Libertate. Polecam, zachęcam i stanowczo zalecam. Łukasz Warzecha.